Dzień dobry, Faustyna Galon. Witam Państwa 3 czerwca w piątek w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. Przy Szkole Podstawowej nr 14 imienia Adama Mickiewicza w Zabrzu powstały nowe obiekty sportowe. Szkoła sportem stoi, stała i pewnie stać będzie, bo mamy tutaj taką utalentowaną młodzież. Za nami 20. edycja Śląskiego Festiwalu Tańca Ulicznego Nie łam się. Jestem zadowolona, projekt się rozwija, bo rzadko się zdarza, żeby projekt przez tyle lat jednak szedł do przodu. W Zabrzu powstały nowe obiekty sportowe. Tym razem przy Szkole Podstawowej nr 14 imienia Adama Mickiewicza na ulicy Gdańskiej. Do dyspozycji uczniów jest nowe boisko sportowe oraz trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie tych miejsc, gdzie będą trenować młodzi sportowcy. Takie widoki cieszą najbardziej. W Zabrzu uroczyście otworzono kolejne obiekty sportowe. Tym razem przy Szkole Podstawowej nr 14 imienia Adama Mickiewicza na ulicy Gdańskiej. Cieszę się ogromnie, że w samym środku miasta, pomiędzy blokami, jest nie tylko piękna szkoła, są nie tylko dzieci, które zdobywają doskonałe wyniki w nauce, ale przede wszystkim, że są dzieci, które potrafią odpowiednio postawić akcenty. Ta młodzież tej szkoły wierzy w zdrowym ciele, zdrowy duch, tak więc ten obiekt sportowy, ten kompleks sportowy ma służyć temu, żeby właśnie i dobrze się rozwijać psychicznie, umysłowo, ale też fizycznie. A tu możliwości rozwoju są nieograniczone. Inwestycja warta blisko 500 tysięcy złotych to boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą oraz 60-metrowa trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal o nawierzchni syntetycznej. Szkoła sportem stoi, stała i pewnie stać będzie, bo mamy tutaj taką utalentowaną młodzież, już teraz można powiedzieć. Wygrywamy zawody rangi miejskiej, rejonowej, startujemy w zawodach wojewódzkich, w siatkówce, w lekkiej atletyce, w koszykówce, w tenisie stołowym od jakiegoś czasu odnosimy sukcesy, także na pewno dalej będziemy się tutaj w tym kierunku sportowym realizować. Tym bardziej, że uczniowie nie tylko mają miejsce, ale także wzory do naśladowania, jak absolwent tej szkoły siatkarz olimpijczyk Bartosz Bednosz, czy obecna na otwarciu odnosząca sukcesy sportowe sprinterka Weronika Leszek. Bardzo się cieszę, że młodzież dzisiaj będzie miała lepsze warunki do rozwoju swoich umiejętności niż ja kiedyś. Ja nie miałam dostępu do tak wspaniałej bieżni czy boiska i musiałam szukać alternatyw. Także myślę, że dzieciaki na pewno bardzo to doceniają. Zrealizowana inwestycja to efekt głosowania przeprowadzonego w trakcie 5. i 6. edycji Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego. Festiwal Nie łam się to jeden z najstarszych projektów street dance na Śląsku. W tym roku odbyła się 20. edycja festiwalu, który pokazał wielkie możliwości i zdolności uczestników. Jestem zadowolona, projekt się rozwija, bo rzadko się zdarza, żeby projekt przez tyle lat jednak szedł do przodu. W tym roku mamy nową kategorię, jak zawsze coś, jakaś nowość jest i w tym roku było to hip-hop solo, dzieci do lat 7. Wróciliśmy po pandemii dwuletniej i dwuletniej niemożności przeprowadzania tego turnieju. Co prawda w ubiegłym roku zrobiliśmy format online tego turnieju, no ale to nigdy nie jest to samo oglądanie filmików, a widzenie jednak tańczących ludzi na żywo. A podziwiać można było wiele różnorodnych występów. Jurorzy oceniali m.in. oryginalność pomysłu choreograficznego, technikę wykonania czy poziom trudności elementów. Liczyła się też osobowość i kreatywność. Jednym słowem, zadanie niełatwe, by wyłonić tych najlepszych. Energia młodych na pewno rozpiera, także miło to oglądać. Jest bardzo duża frekwencja, to nas cieszy. Także jest naprawdę, jest super energia. Poziom w tym roku jest bardzo wyrównany, więc też mamy dosyć dużą zagwozdkę w gronie jurorskim. Jest nas trójka, a uczestników jest myślę, że kilkasetek, więc raczej bym powiedział, że poziom jest wyrównany i w tym roku grupy się bardzo dobrze przygotowały, więc jest z czego wybierać. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział około 400 zawodników.
przesłanie jest przede wszystkim taniec grupy, taniec solo, taniec indywidualny. I tutaj też świętujemy to nasze 20-lecie, świętujemy też 100-lecie nadania praw miastu Zabrze. Także to są nasze takie dwie idee. Mamy uczestników z Zabrza, z Katowic, z Gliwic, z Wrocławia, z Lublina, z Częstochowy, także jest to ogólnopolski, naprawdę wspaniała atmosfera i wysoki poziom. Jesteśmy grupą Fly Five ze Świdnika i z Lublina. Przyjechaliśmy, czekają nas jeszcze dwa występy. No mamy nadzieję, że uda nam się i coś wygramy. Wierzymy w siebie i też życzymy powodzenia innym zawodnikom. To jest zabawa, możemy pokazać siebie, swój talent, swoją pasję. No i robimy wszystko, wiadomo, żeby się udało. Pomimo, że był stres, to i tak stres dodawał tego poczucia jakby mocy w tańcu. Fajnie się pracowało z grupą i nie przygotowywałyśmy się do tego długo, a bardzo dobrze nam to wyszło. Przyjechałabym tu na pewno drugi raz. I zapewne taka okazja się nadarzy, bo kolejna edycja festiwalu już za rok. 3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji oddano do użytku kolejny odcinek z zabrzańskich tras rowerowych. Licząca niecałe 1,5 km ścieżka będzie łączyła Mikulczyce z Rokitnicą. Rower to tani, szybki i przede wszystkim ekologiczny środek transportu. Rowerem można jeździć zarówno dla przyjemności, jak i na przykład do pracy. W Zabrzu infrastruktura rowerowa systematycznie się powiększa. Właśnie oddano do użytku nowy, prawie 1,5-kilometrowy fragment biegnący wzdłuż ulicy Ofiar Katynia. Bardzo fajnie, jest dużo miejsca. Ogólnie się fajnie jeździ, mogłabym tutaj dużo czasu spędzić. Nie jest aż tak blisko ulicy, właśnie jest tutaj wokoło dużo roślinności, słońce świeci. Fajnie, fajnie jest. Wykonawcą ścieżki jest firma Mostostal Zabrze. Zaczęliśmy od odhumusowania, następnie wykorytowania. Zbudowaliśmy wszystkie warstwy tej ścieżki, kończąc położeniem nawierzchni asfaltowej. No i tutaj niebagatelną rolę odgrywa oświetlenie. Wydaje mi się, że jest estetyczne. Poza tym są to nowoczesne lampy, które włączają się w momencie zapadnięcia zmroku, wyłączają się, czyli z automatycznym systemem sterowania. Nowa ścieżka zastąpi starą, która teraz będzie służyć tylko pieszym. Ścieżka bezpośrednio przylegała do jezdni. No niestety na tym odcinku nie było chodnika i piesi nie mogli się bezpiecznie poruszać. W związku z tym powstał pomysł budowy ścieżki rowerowej równolegle do drogi. No i przy okazji połączenia tego z projektem zieleni miejskiej. Ten odcinek ścieżki blisko 1,5-kilometrowej łączy Mikulczycę z Rokitnicą. Wpisuje się w projekt zadanie inwestycyjne Zabrzańskie Trasy Rowerowe Łączymy Północ z Południem, gdzie chcemy połączyć aż od ronda Sibiraków. Mamy już opracowaną dokumentację projektową, no i myślę, że w etapach będziemy to zadanie realizować. W ramach nasadzeń w obrębie ścieżki posadzono 300 drzew i 30 tysięcy krzewów. Obecnie rowerzyści w Zabrzu mogą korzystać z infrastruktury liczącej blisko 100 km. Chciałabym, żeby takich ścieżek w Zabrzu było jak najwięcej, dlatego przystępujemy do różnych projektów, Velostrada, realizacja ścieżek rowerowych przy okazji budowy każdego odcinka drogi. Tam zawsze planujemy ścieżki rowerowe. No, patrząc na naszą młodzież, która chętnie siada na rower, nie tylko się przemieszcza, ale potrafi się nawet bezpiecznie ścigać na rowerach, warto takie inwestycje realizować. Koszt budowy ścieżki rowerowej łączącej Mikulczycę z Rokitnicą wyniósł blisko 1 400 000 zł. W programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego weekendu i do zobaczenia.